Kolejny zapach z firmy 4711, Aqua Cologne, Starfruit i White Flowers, czyli karambola i białe kwiaty. Zapach reklamowany jako unisex powstał w 2022 roku. Stworzyła go Dora Bagrish Arnault. Świeży, kwiatowy, owocowy, cytrusowy, syntetyczny. W składzie jest tylko właśnie karambola, czyli starfruit, i white blossoms, czyli białe kwiaty. 170 ml kupione za 35 zł. To jest jedna z najlepszych inwestycji do 50 zł, jaką możecie dorwać. To był totalny zbieg okoliczności, że kupiłem ten tester w tej cenie. Wydaje mi się, że może to był jakiś błąd cenowy. Warto go mieć w swojej kolekcji, jeżeli lubisz zapachy świeże, kwiatowe, a przede wszystkim białe kwiaty i nuty owoców oraz cytrusów. Zapach bardziej pasuje w stronę żeńską, ale jeżeli lubisz uniseksy, to i lubisz te akordy, które powiedziałem, to ci się spodoba. Poza tym za tą cenę, nawet jak ci się nie spodoba, to będziesz psikał sobie toaletę i to wtedy będzie jeden z najładniejszych odświeżaczy powietrza, jak nie najlepszy. Tak jak mówię, do 50 zł to jest jedna z najlepszych wód kolońskich czy tam toaletowych, bo szczerze to trzyma na skórze jak niejedna toaletowa woda. Psiknąłem 5 godzin temu i wciąż fajnie, przyjemnie go czuć. Oczywiście jest bliskoskórny, ale bardzo fajny, otulający taki tą świeżością i tymi białymi kwiatami. Zostawcie swój komentarz, jeżeli mieliście z nim do czynienia. Według mnie to byłaby jedna z najlepszych inwestycji waszych do 50 zł. Jak się mylę, to dajcie mi subskrybę i tyle. Ale sądzę, że raczej nie. Spodoba się wam. Dzięki i trzymajcie się.